to dzisiaj rozpoczynamy Tour de Roztocze, tak? Tak. Jesteśmy w Józefowie, jedziemy w kierunku zwierzyńca. Znajdujemy się teraz w kamieniołomie w miejscowości Józefów. Jest to kopalnia odkrywkowa piaskowca. Także tak to wygląda tutaj. Możesz dodać, że czynna ta kopalnia jest, czyli tam byśmy zobaczyli, to są takie połupane jeszcze kosteczki przygotowane do wywózki, także tutaj można to zwiedzać, ale też tutaj normalnie pracują i wydobywają ten kamień, także fajna rzecz. Pojedziemy na zalew, nie? I tam przez Górecko? Przez las? Tu jest ten szlakal do tyłu, także lepiej tutaj pojechać. No to dobra. Idziemy. Ruszamy. Dobra, jedziemy. Przez miejscowość Józefów przechodzi również szlak Polski Wschodniej, czyli szlak Greenvelo. Pokaż, o tam będzie napis. Józefów. Dawaj. Tam jest, o jaki ładny, pisze Józefów, pisze. Józefów Lubelskie, do Końskich daleko, Tatry bliżej. A tutaj widzimy zalew w Józefowie,
który co roku odwiedzają rzesze turystów, żeby spędzić miło czas na Roztoczu. Słychać. Oj. A tutaj oczywiście stawy echo. Zwierzyniec. To jak zwierzyniec, to oczywiście piwo zwierzynieckie.
można by rzec, że roztocze taka kraina tysiąca jezior. Wszędzie zalewy. Tym razem zalew w Krasnobrodzie. Według znaku drogowego pierwszy raz teraz będziemy mieć podgórkę. A dziwne, nie? Znak już wspinamy się od 7 minut. No, ale pokazuję, że teraz... Ale teraz dopiero jest podgórkę. Dzisiejszego dnia strzeliło 70 km.